Zabytki sztuki polskiej XII wieku zdają się świadczyć, że był to złoty okres dla kraju i dla jego kultury. Historia polityczna nie była jednak w owym wieku dla Polski łaskawa. Wystarczy przywołać w pamięci fakty: obce interwencje, bratobójcze wojny, wreszcie rozbicie dzielnicowe. Po ucieczce i śmierci Bolesława Śmiałego władzę przejął jego brat Władysław Herman, który rezydował na Mazowszu ze stolicą w Płocku. Był ożeniony z córką księcia czeskiego Judytą. Niestety nie mógł doczekać się upragnionego następcy. Jak podają kroniki, na jego dworze zaczęto oddawać się postom i modlitwom w intencji szczęśliwego poczęcia. Kiedy tak bez przerwy tym byli zajęci, przystąpił do nich biskup Franco, udzielając im zbawiennej rady w te słowa. Jest, rzecze, pewien święty w ziemi francuskiej ku południowi. Ziemia zwie się Prowansja, a święty nazywa się Idzi. Ma on tak wielkie wobec Boga zasługi, że każdy, kto poprosi go o coś, z pewnością to otrzyma. Każcie więc zrobić posąg ze złota wielkości dziecka. Przygotujcie królewskie dary i co prędzej wyślijcie je do świętego Idziego. Co prędzej złoto stopiono i posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą Idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się wybrali przez kraje, których nie znali. Kiedy Galię już przebyli, do Prowansji wnet trafili. Posłowie dary oddają, mnisi dzięki im składają i za postu ich przyczyną matka wnet poczęła syna. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem. Ojciec zwał się Władysławem. Pora rozszyfrować występujące osoby. Ojciec Władysław to oczywiście Władysław Herman. Bolesław, tak długo oczekiwany następca, to Bolesław III Krzywousty, urodzony w Płocku w 1086 roku. Natomiast przytoczona relacja pochodzi z kroniki Polski Anonima, zwanego Gallem. Autor kroniki, mnich z zakonu benedyktynów, cudzoziemiec, nie wiadomo kiedy i z jakiego powodu znalazł się na dworze Krzywoustego. Przybył z zachodu, może z Francji, stąd nadany mu w XVI wieku przydomek Gall. W podzięce za gościnę postanowił spisać dzieje swego chlebodawcy i całej dynastii na tle historii kraju, począwszy od zarania polskiej państwowości. Materiał czerpał z relacji pisanych, jak i zachowanych w tradycji ustnej. Jego kronika jest dziełem wybitnym pod każdym względem – historycznym, politycznym i literackim. Jest też wiarygodnym i podstawowym źródłem do dziejów wczesnośredniowiecznej Polski. Wiadomości o Polsce XII wieku czerpiemy nie tylko ze źródeł pisanych. Cennych informacji o tym okresie dostarczają zabytki architektury, zwłaszcza kościoły, najbardziej czytelne dla postronnego obserwatora. Wiedzę o ludziach i ich życiu codziennym wzbogacają żmudne badania archeologów. Dzieje Polski XII wieku, Polski Krzywoustego i jego synów znamy już nieźle dzięki wcale licznym z tego czasu źródłom pisanym. Nie brak też pięknych pomników architektury ówczesnej. Ale o życiu codziennym mieszkańców ziem naszych nie widzielibyśmy wiele, gdyby nie badania archeologiczne. Wielka akcja badań nad początkami państwa polskiego, w której archeologia odegrała, powiedzmy sobie, czołową rolę, miała wprawdzie na celu przede wszystkim zbadanie korzeni naszej państwowości, a więc państwa pierwszych piastów. Ale siłą rzeczy, aby dotrzeć do tych warstw głębszych, dawniejszych, należało przekopywać się przed warstwy młodsze, wyżej położone, w tym także i dwunastowieczne. Nie inaczej działo się tu, na Grodzisku Łęczyckim. Dzisiaj jest to teren wsi Tum, Łęczyca przeniosła się dalej, ale to jest dawna Łęczyca. Otóż tu na Grodzisku Łęczyckim, gdzie wraz z kolegami moimi, profesorem Abramowiczem, docentem Poklewskim, prowadziliśmy przez wiele lat badania, kontynuując je nad inicjatywę podjętą przez profesora Jażdżewskiego. Bogactwo materiałów informujących nas właśnie o kulturze codziennej, o życiu codziennym mieszkańców tego grodu, było ogromne. I dziś jeszcze, proszę Państwa, wystarczy pochylić się
nad jednym czy drugim kretowiskiem, aby znaleźć jakiś ślad ówczesnych mieszkańców, o choćby taki ułamek glinianego naczynia. Z takich drobnych, to i niepozornych fragmentów potrafią archeolodzy odtworzyć barwny i wcale kompletny obraz życia dawnych wieków. W ten sposób archeolodzy pozwolili nam zajrzeć do siedzib XII-wiecznych Polaków. Na podstawie wykopalisk można było sformułować tezę o rodzimym pochodzeniu miast polskich. W ciągu XII wieku wzrastała liczba mieszkańców osad przygrodowych. Coraz wyraźniej kształtował się ich rzemieślniczo-handlowy charakter. Rozwój ten umożliwił w XIII wieku, przy wykorzystaniu wzorów z zachodu, nadawanie tym osadom praw miejskich. Drewniane domostwa ówczesnych mieszkańców nie miały szans na przetrwanie. Próbujemy je rekonstruować na podstawie opisów i odkrytych reliktów. Więcej szczęścia miały budowle murowane, przede wszystkim kościoły. Nic dziwnego więc, że o polskiej architekturze XII wieku najpełniej informują nas budowle sakralne. Inne, nawet rezydencje książęce, po prostu nie przetrwały. Z tak zwanej drugiej katedry na Wawelu zachowała się wprawdzie tylko krypta świętego Leonarda, ale jest to wymowny przykład ówczesnego budownictwa. Uważa się, że inspiracją dla katedry wawelskiej były podobnego typu budowle w Nadrenii. Z początków XII wieku pochodzi ważne świadectwo o zasobach skarbca katedry wawelskiej. Do księgi Iwona z Chartres, Tripartita, będącej zbiorem prawa kanonicznego, wpisano dwa kolejne inwentarze katedralne. Pierwszy z 1101 roku wymienia przede wszystkim szaty liturgiczne, kielichy, świeczniki ze złota i srebra. Niestety wszystkie zaginęły. Drugi spis z roku 1110 obok podobnych pozycji zawiera też tytuły 47 ksiąg. Były to głównie traktaty teologiczne i prawnicze, księgi szkolne, kazania oraz Pismo Święte. Kilka najstarszych ksiąg znajdujących się dziś w bibliotekach krakowskich, głównie w Bibliotece Kapitulnej, identyfikuje się z pozycjami tego spisu. Obok wspomnianej Tripartity wymienia się benedykcjonał, homiliarz i pontyfikał biskupów krakowskich. Księgi te najprawdopodobniej powstały już w polskich skryptoriach. Wspólną ich cechą jest skromna szata graficzna. Jedyna dekoracja to ozdobne inicjały. Z tego okresu zachowały się też tak zwane importy dynastyczne, niezwykle bogato iluminowane księgi pisane złotem, a więc Ewangeliarz Gnieźnieński, Kodeks Pułtuski i Ewangeliarz Emmeramski. Te importy docierały do Polski różnymi drogami. Przywozili je mnisi, bądź trafiały tu w formie darów. Nasi władcy hojnie obdzielali wyrobami ze złota i srebra katedry i opactwa w krajach ościennych. W zamian otrzymywali równie cenne wyroby, w tym bogato zdobione księgi. Z owych XII-wiecznych wyrobów ze złota i srebra przetrwało u nas głównie to, co ukryła ziemia, między innymi w grobowcach znaczniejszych duchownych. Są to srebrne krzyże, złote i srebrne kielichy z patenami, pierścienie biskupie, pastorały. Artystyczny wyraz władzy pełnionej przez hierarchów kościelnych. Znaleziono je w Gnieźnie, Poznaniu i Tyńcu, w Tumie pod Łęczycą i na Wawelu. Warto podkreślić, że większość tych wyrobów to dzieło twórczości miejscowej, polskiej. Przyjrzyjmy się bliżej epoce Krzywoustego.
Bolesław III odziedziczył władzę po swym ojcu Władysławie Hermanie, który zmarł w 1102 roku. Władzę tę miał sprawować na mocy testamentu wspólnie ze swym przyrodnim bratem Zbigniewem. Rychło jednak doszło między braćmi do otwartej walki i do wygnania Zbigniewa. Bolesław nie miał zamiaru rozdrabniać władzy, chciał ją skupić wyłącznie w swoim ręku. Wygnany Zbigniew szukał schronienia i pomocy u cesarza. Stało się to pretekstem do inwazji na Polskę. W 1109 roku wojska niemieckie i czeskie pod wodzą cesarza Henryka V wkroczyły do Polski. Była to kampania, z którą kojarzą się dwa wydarzenia historyczne o randze symbolu. Obrona Głogowa i bitwa na Psim Polu. Obronę Głogowa opisał Gall anonim na podstawie relacji naocznych świadków. Czytamy więc, jak to cesarz kazał przywiązać do machin oblężniczych wziętych wcześniej zakładników, a wśród nich syna dowódcy załogi Głogowa. Lecz obrońcy nie wahali się i nie oszczędzali własnych synów i krewnych. Zatem ze wszystkich stron przypuszczono szturm do grodu, zewsząd krzyk potężny podnosząc. Niemcy zataczali proces kamieniami, a Polacy kamienie młyńskie i silnie zaostrzone pale. Gdy Niemcy zakryci przykrywami z desek usiłowali podejść pod mur, to Polacy sprawiali im łaźnie wrzącą wodą, zasypując płonącymi głowniami. Walki o Głogów ciągnęły się około 3 tygodni. Bez sukcesu dla cesarza, który w końcu odstąpił od oblężenia i skierował się na Wrocław. Jak pisze Gall, cesarz uderzył na miasto Wrocław, gdzie jednak nic więcej nie zyskał, jak świeże trupy własnych rycerzy. I to był koniec wyprawy 1109 roku i koniec relacji Galla na ten temat. Ani słowa o bitwie na Psim Polu, która wtedy powinna mieć miejsce. Dopiero 100 lat po tych wydarzeniach Wincenty Kadłubek zamieścił w swojej kronice relacje z bitwy nieopodal Wrocławia. Posłuchajmy, a za ilustrację jego słów niech posłuży obraz współczesnego nam malarza Michała Byliny Bitwa na Psim Polu. Skoro tylko zaświtało, z obu stron wybiegają naprzód lekko zbrojni. I o ile siły Niemców zwiększa ich liczebność, o tyle Polaków śmielszymi czyni większa odwaga. Tymczasem z tyłu wyskakuje pokaźny zastęp ślężan, którzy zwracają ku sobie znaczną liczbę nieprzyjaciół. Po czym owe olbrzymie legiony niemieckie, jedne niszczy Bolesław, drugie ślężanie. Na dowód tego istnieje nazwa owego miejsca. Zbiegła się tam bowiem niezmierna swora psów, które pożerając tyle trupów, wpadły w jakąś szaloną dzikość tak, że nikt nie śmiał tamtędy przejść. I dlatego owe miejsce nazywa się Psim Polem. Historycy są zdania, że Krzywousty nie był w stanie podjąć generalnej rozprawy z całą armią niemiecką. Nie negują, że mogło dojść do jakiejś potyczki zwycięskiej dla Polaków właśnie na Psim Polu. Ale to nie była decydująca bitwa. Natomiast jej opis u Kadłubka stworzył legendę, która utrwaliła się w polskiej tradycji historycznej aż do naszych czasów. Faktem jest tylko to, że cesarz w rezultacie nic nie wskórał i zdecydował się na odwrót. Również nic nie zyskał na tej wyprawie brat Krzywoustego, Zbigniew. W 3 lata po tych wydarzeniach Bolesław wezwał go do powrotu, obiecując przebaczenie. Niektórzy powiadają, że Zbigniew zachowywał się wyzywająco, jak udzielny władca. I właśnie dlatego Krzywousty kazał go oślepić. Tej bolesnej egzekucji Zbigniew nie przeżył. Jakby przerażony tą okrutną śmiercią i groźbą buntu, Bolesław rozpoczął długą pokutę, a więc posty, jałmużny, umartwienia i pielgrzymki. Podjął taką pielgrzymkę do opactwa świętego Idziego na Węgrzech.
Po drodze odwiedzał klasztory, zostawiał dary. Wszędzie był witany z szacunkiem i godnością. W worku pokutnym ruszył z Węgier do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Tutaj, w Wielkim Tygodniu, rozdając jałmużny i składając wspaniałe dary na ołtarzach, zażądał zgodnie z ówczesnym obyczajem publicznego rozgrzeszenia, które otrzymał. Krzywousty wyciągnął wnioski z losów Bolesława Śmiałego. Ten akt ekspiacji to wyraz wielkiej mądrości i dojrzałości politycznej. Jego pokuta zażegnała wybuch buntu i zapobiegła banicji. Oto denar z tamtych czasów, a na nim krzywousty klęczący przed świętym Wojciechem. Można by powiedzieć, że w tych trudnych chwilach książę Bolesław wiele miał do zawdzięczenia dwóm świętym. Świętemu Wojciechowi i świętemu Idziemu. Wino w Łodzu, w połowie drogi z Płocka do Krakowa, stoi do dziś romański kościół pod wezwaniem świętego Idziego. Jego fundację łączą niektórzy z Krzywoustym, choć przeważa pogląd, że zbudował go Władysław Herman. Kościół Wino w Łodzu, odbudowany i częściowo zrekonstruowany z inicjatywy prezydenta Mościckiego, to przykład świątyni romańskiej z emporą, czyli rozbudowaną częścią chórową, przeznaczoną dla władcy biorącego udział w liturgii. Wnętrze jest wysokie, o formach prostych i surowych, z których bije spokój, powaga i godność. Posadzka ceramiczna jest już późniejsza. Podobne posadzki spotykamy w kościołach romańskich budowanych w Polsce dopiero około połowy XIII wieku. Usytuowany na rynku w Krakowie niewielki kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha jest przykładem kościoła targowego. Obok katedr, wznoszonych przez władców, zaczęły powstawać wówczas kościoły mniejsze, a więc kanonickie oraz świątynie w ośrodkach grodowych i osiedlach rzemieślniczo-handlowych. Ich fundatorami byli w większości możnowładcy. Jest to nowe zjawisko w dziedzinie stosunków społeczno-politycznych. Zapewne już w końcu XI wieku nastąpiły zmiany, zasadnicze zmiany, w organizacji sił zbrojnych Polski Piastowskiej. Główną bazę tych sił, jaką stanowiła pierwotnie drużyna książęca, utrzymywana całkowicie przez księcia, uzbrajana, wyposażana, zastępowali rycerze osiedli na ziemi, nadanej im właśnie po to, aby korzystając z niej mogli pełnić służbę wojskową na wezwanie swego władcy. Wśród tego rycerstwa coraz większą rolę odgrywali możni, możnowładcy. Przedstawiciele niewielkiej liczby możnych rodów, było ich może kilkanaście, którzy zawdzięczali swoją pozycję i swoje majątki nie tylko posiadanym włościom, ale także sprawowaniu wysokich urzędów cywilnych i wojskowych. W ciągu XII wieku ci możni, tacy jak Piotr Włoskowicz na Śląsku, jak później w Małopolsce jego syn Świętosław, czy Jaksa z Miechowa, jego zięć, jak wojewoda krakowski Klemens i wielu innych przykładów, można tu mnożyć więcej. Wszyscy ci panowie znaczyli już w kraju tak wiele, że książęta musieli się bardzo poważnie liczyć z ich głosem. Mogli oni pozwolić sobie nawet na usunięcie niemiłego sobie księcia ze stolicy, na zastąpienie go innym, bardziej sobie sympatycznym, to znaczy bardziej uległym. Z czasem włości tych wielkich panów poczęły uzyskiwać tak zwane immunitety, czyli ulgi, specjalne ulgi polegające na zniesieniu ciężarów prawa książęcego, tym samym władzę książęcą wobec tej ludności zastępowała bezpośrednia władza pana. Proces ten najwcześniej wystąpił w dobrach kościelnych, więc w dobrach biskupów, opatów, klasztorów wielkich. Z czasem w ślad za tymi możnowładcami duchownymi poszli możnowładcy świeccy, a w przyszłości za nimi także i całe rzesze
drobnego, pospolitego rycerstwa. Wzrastało znaczenie możnych w hierarchii społecznej, a ich rosnące bogactwo przejawiało się w inwestycjach architektonicznych. Kościół świętego Andrzeja w Krakowie, ufundowany przez Sieciecha Młodszego z rodu Starżów, jest jedną z najwcześniejszych fundacji możnowładczych. Gomez Krzywoustego, prandota z rodu Odrowążów, zbudował w Prandocinie kościół grodowy, który zachował do dziś romańską bryłę i wiele elementów architektonicznych. Uznawany jest za wybitne dzieło architektury Polski Południowej tamtych czasów. Kościół w Cieszynie, pochodzący jeszcze z XI wieku, to typowy przykład kościoła miejskiego w Grodzie Kasztelańskim. Jest to zarazem przykład rotundy z emporą. Kościół w Siewierzu to świątynia przygrodowa. W tym stylu od początku XII wieku wznoszono niewielkie kościoły w poszczególnych ośrodkach. Dla większej dostępności sytuowano je nieopodal targowisk. Obiekty te ożywały zwłaszcza podczas cotygodniowych targów. Podobną rolę spełniał kościółek w Gieczu, wzniesiony w osadzie targowej. Kolegiata świętego Piotra w Kruszwicy prezentuje cechy budowli romańskiej wzniesionej na planie krzyża. Budowę kolegiaty zaczęto w latach 20. XII wieku, być może w związku z reorganizacją kościoła w Polsce za Krzywoustego. Miała to być zapewne katedra nowego biskupstwa założonego w Kruszwicy około 1125 roku. Siedzibę biskupią dość szybko jednak przeniesiono do Włocławka. We wnętrzu uwagę zwraca sklepienie międzywieżowe oraz XII-wieczna chrzcielnica. Z wyposażenia kolegiaty w Kruszwicy zachowały się dwa cenne zabytki. Ewangeliarz kruszwicki jest importem z obszaru niemieckiego. Emaliowany relikwiarz pochodzi z Nadrenii. Dziś przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Tę pieśń włożył Galanonim w usta wojów Krzywoustego, którzy brali udział w podboju Pomorza. Pomorze Zachodnie jeszcze za Chrobrego porzuciło chrześcijaństwo i uniezależniło się od państwa Piastu. Część wschodnia utrzymywała te związki dłużej, ale i one uległy zerwaniu za Władysława Hermana. Długotrwałe walki zakończone około 1122 roku
doprowadziły do zwierzchnictwa Krzywoustego nad całym Pomorzem. Część wschodnią zaanektował całkowicie. Część zachodnia zachowała charakter odrębny jako księstwo rządzone przez miejscową dynastię, ale pod polskim zwierzchnictwem. Warunkiem pełnej integracji Pomorza z resztą Polski było wykorzenienie praktyk pogańskich, które po odrzuceniu chrześcijaństwa rozwijały się tam z nową siłą. Świątynie pogańskie, tak zwane kąciny, wzorowane były jednak na kościołach chrześcijańskich. Ani owe kąciny, ani stojące w nich posągi bożków nie przetrwały. To, co oglądamy, jest współczesną nam próbą odtworzenia ich pierwotnego wyglądu na podstawie różnych przekazów. W 1124 roku na czele misji chrystianizacyjnej na Pomorzu Zachodnim, na prośbę Krzywoustego, stanął biskup Otto z Bambergu. Jaki kraj ujrzeli misjonarze? Na pewno nie barbarzyński. Pomorzanie rozwijali na szeroką skalę rybołówstwo morskie, budowali łodzie i okręty, zakładali porty nad Bałtykiem, trudnili się rzemiosłem, prowadzili handel bursztynem. Świątynia lokalnego boga Trzygłowa wznosiła się w Szczecinie. Pisał kronikarz biskupa Ottona. Były w Szczecinie cztery kąciny, lecz jedna z nich, główna, zbudowana była z dziwną starannością i sztuką, posiadając z zewnątrz i wewnątrz wystające rzeźby ludzi, ptaków i zwierząt. Jeden z posągów pomorskiego bożka miał biskup Otto wysłać papieżowi wraz ze sprawozdaniem z misji chrystianizacyjnej. Po wieloletnich zabiegach w 1140 roku utworzono na Pomorzu Zachodnim biskupstwo w Wolinie, przeniesione wkrótce do Kamienia Pomorskiego. Chrystianizacja Pomorza Gdańskiego, prowadzona przez duchowieństwo polskie, została zakończona wcześniej i nawrócony kraj znalazł się w obrębie nowo utworzonej w 1124 roku diecezji kujawskiej. Siedzibą biskupstwa była początkowo Kruszwica, niedługo potem przeniesiono ją do Włocławka. Krzywousty równolegle prowadził walki z Prusami, ale bez powodzenia. Podbój Pomorza, któremu nadawano wówczas ze względów politycznych charakter krucjaty, kończył proces jednoczenia plemion polskich w ramach monarchii piastowskiej. Jednakże związek Pomorza z resztą Polski, zwłaszcza Pomorza Zachodniego, miał okazać się związkiem mocno nietrwałym. Krzywousty u kresu życia, aby zapobiec bratobójczym walkom o władzę, sporządził testament, który przewidywał, że każdy z synów otrzyma osobną dzielnicę dziedziczoną w rodzie. Przewidywał także utworzenie odrębnej dzielnicy senioralnej dla najstarszego z piastów ze stolicą w Krakowie. Senior miał pełnić władzę zwierzchnią nad juniorami, a dzielnicy senioralnej nie wolno było dzielić pod żadnym pretekstem. Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 roku i zgodnie z jego testamentem Polska została podzielona. Śląsk z ziemią lubuską otrzymał Władysław II. Mazowsze ze wschodnią częścią Kujaw Bolesław Kędzierzawy. Wielkopolskę wraz z Poznaniem Mieszko Stary. Ziemia sandomierska przeznaczona była dla Henryka. Dzielnica senioralna obejmowała pas ziem od północy na południe łącznie z Krakowem. Ten stan nie utrzymał się długo, ale taki był początek rozbicia dzielnicowego. Pierwszym seniorem został najstarszy z braci Władysław, zwany później wygnańcem, który chciał nawiązać do tradycji przodków i skupić władzę w jednym ręku. Doprowadziło to wkrótce do otwartego konfliktu z juniorami. Władysława II, widzimy go tu na XVI-wiecznym drzeworycie, popierał jeden z najpotężniejszych magnatów,
Piotr Włostowic z rodu Łabędziów, według legendy fundator 70 kościołów. Włostowic działał na Śląsku i tu głównie rosły jego fundacje. Chyba najbardziej okazały obiekt wzniósł we Wrocławiu, opactwo benedyktynów na Ołubinie. Znamy je tylko z rycin, bowiem w XVI wieku wszystkie budowle opactwa rozebrano. Zachowane fragmenty architektoniczne dają wyobrażenie o skali i wartości artystycznej całej fundacji. W tym czasie stało się regułą, że fundatorzy sprowadzali wysoko wyspecjalizowane zespoły budowlano-rzeźbiarskie z zachodniej Europy. Natomiast siły pomocnicze były miejscowe i właśnie z nich wykształcały się stopniowo rodzime zespoły budowlane. Architekturę romańską ożywiała figuralna dekoracja rzeźbiarska, kontrastująca z surową strukturą budowli. Tematy czerpano głównie ze Starego i Nowego Testamentu. Zachowane rzeźby z Ołubina są dobrym tego przykładem. Nie znamy przyczyn konfliktu Władysława II z fundatorem Ołubina Piotrem Włostowicem. Faktem jest, że Włostowic został na rozkaz księcia uwięziony, oślepiony i pozbawiony języka. Zmarł w 1145 roku. Egzekucja wywołała szok. Doszło do otwartej wojny z braćmi. Przeciw Władysławowi wystąpili także inni możnowładcy i kościół. Władysław II przegrał i musiał uchodzić z kraju. Stąd jego przydomek Wygnaniec. Po śmierci Włostowica działalność fundacyjną kontynuowała jego żona. Oto tympanon fundacyjny w kościele Panny Marii we Wrocławiu. Przed Madonną z Dzieciątkiem Maria Włostowicowa z synem Świętosławem. Tympanon Włostowicowej to jedna z niewielu pozostałości po kościele romańskim przebudowanym w XIV wieku w stylu gotyckim. Podobny tympanon pochodzi z kościoła świętego Michała na Ołubinie z lat 60. XII wieku. Widzimy tu przed Chrystusem Bolesława Kędzierzawego z synem oraz zięcia Piotra Włostowica, Komesa Jakse, z żoną. Najbardziej okazałą pozostałością po opactwie na Ołubinie jest romański portal, wmurowany dziś w ścianę kościoła świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Pochodzi on już z ostatnich lat XII wieku. Widoczne są tu wpływy włoskie, zwłaszcza w scenach na archiwolcie. Jest to najstarsza tego typu rzeźba figuralna w środkowej Europie. Po wygnaniu Władysława nastąpiły zmiany na mapie Polski. Dzielnica senioralna została okrojona o Gniezno i Kalisz na rzecz Mieszka Starego, który rządził w Wielkopolsce. Natomiast Wiślica i Grody nad Pilicą powiększyły księstwo Henryka Sandomierskiego. Seniorem został teraz Bolesław Kędzierzawy, rezydujący dotąd na Mazowszu. Stolicą Mazowsza był Płock, który jeszcze za czasów Hermana i Krzywoustego urósł do rangi ważnej rezydencji książęcej. Obaj ci władcy zostali pochowani w XI-wiecznej katedrze, która nie przetrwała do naszych czasów. Natomiast ich doczesne szczątki zostały zidentyfikowane w 1975 roku. Budowa drugiej katedry romańskiej łączy się z osobą biskupa płockiego Aleksandra z Malon. Konsekrowano ją w 1144 roku. Swój pierwotny wygląd zachowała w zasadniczym zarysie murów zewnętrznych. Nie zachowały się natomiast portale. W jednym z nich
miały być umieszczone spiżowe drzwi płockie. Z niewyjaśnionych przyczyn, jeszcze w średniowieczu, drzwi płockie znalazły się w soborze w Nowogrodzie Wielkim, gdzie znajdują się do dziś. Katedra Płocka otrzymała w ostatnich latach ich wierną kopię. Znawcy dopatrują się tu wpływu sztuki włoskiej i francuskiej. Całość składa się z 48 płyt. Głównym tematem przedstawień są sceny ze Starego i Nowego Testamentu, zwłaszcza z życia i pasji Chrystusa. Drzwi zostały wykonane w Magdeburgu w latach 50. XII wieku. Mistrzowie, wykonawcy tych drzwi, są tu także przedstawieni, łącznie z nazwiskami. Są też wizerunki osób wielce wówczas znaczących. Oto arcybiskup magdeburski Wichmann, zapewne fundator drzwi, oraz biskup płocki Aleksander z Malon. Biskup Aleksander był mecenasem sztuki, popierał i rozwijał liczne fundacje na swoim terenie. Zapewne w powstaniu drzwi płockich jego udział był również niemały. Z osobą biskupa płockiego Aleksandra łączy się również budowa w Czerwińsku klasztoru kanoników regularnych, których biskup sprowadził z Francji. Spośród kościołów kanoników regularnych w Polsce ten jedyny zachował się w całości, mimo późniejszych zmian. Uwagę zwraca zwłaszcza piękny portal. Na jednej z kolumn znaleźć można czytelny znak muratora. W okresie senioratu Bolesława Kędzierzawego na terenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego została wzniesiona romańska kolegiata, której konsekracja odbyła się w 1161 roku. Tum pod Łęczycą jest czołowym dziełem architektury romańskiej w Polsce. Fundację przypisuje się arcybiskupowi Janikowi. Wiadomo, że ideę tej budowy popierali także książęta dzielnicowi i ich stronnicy. Architektura świątyni nawiązuje do wzorów z Nadrenii, natomiast wspaniały portal, a zwłaszcza rzeźby, wykazują związki z kręgiem północnowłoskim. Romańskie wnętrze kolegiaty w zasadzie nie zachowało się. Przebudowano je w XV wieku w stylu gotyckim. Zachowała się natomiast pierwotna dekoracja malarska w apsydzie zachodniej. Przedstawiono tu grupę postaci, zwaną w historii sztuki grupą Deesis. Na tle gwiaździstego nieba króluje Chrystus Pantokrator w otoczeniu Marii i Jana Chrzciciela.
warto zwrócić uwagę na kompozycję malowidła. Jest ona identyczna z kompozycją pierwszej, najstarszej zwrotki hymnu Bogu Rodzica. Postaci czytane od lewej strony pojawiają się w tym samym rytmie jak w pieśni. Bogu Rodzica Dziewica, u Twego Syna Gospodzina, Twego dziela Chrzciciela. Ta zbieżność kompozycji skłania niektórych do śmiałych przypuszczeń, że powstanie tekstu Bogu Rodzicy, przynajmniej pierwszej zwrotki, można łączyć równolegle ze sztuką romańską w Polsce końca XII wieku. Rządy Bolesława Kędzierzawego na stolicy senioralnej były burzliwe. W 1157 roku musiał stawić czoła najazdowi cesarza Fryderyka Barbarossy. O poważnych przemianach w systemie obronnym państwa piastowskiego, jakie nastąpiły w ciągu XII wieku, świadczy najlepiej przebieg walki z interwencyjną wyprawą cesarza Fryderyka Barbarossy, podjętą w roku 1157. Władający wówczas jako naczelny książę Polską Bolesław Kędzierzawy zrezygnował z dawno wypróbowanej i świetnie sprawdzającej się taktyki stosowanej jeszcze przez Bolesława Krzywoustego, a polegającej na obronie linii Odry w oparciu o szereg potężnie umocnionych tamtejszych grodów. Tym razem, wobec nadciągającego Barbarossy, grody spalono i opuszczono, linię Odry ewakuowano, cofając się w głąb kraju. Widocznie siły i możliwości ówczesnej Polski nie wystarczały dla zrealizowania tego dawnego, wypróbowanego programu obrony. Skutki były fatalne. Barbarossa, występujący w imieniu wygnanego księcia seniora Władysława Wygnańca, podszedł aż pod Poznań i tam w Krzyszkowie Bolesław Kędzierzawy, zapewne w otoczeniu braci, złożył mu hołd w mocno upokarzających okolicznościach. Inna rzecz, że skutki tego hołdu i upokorzenia były właściwie żadne. Władysław Wygnaniec na tron nie powrócił, a Kędzierzawy i jego następcy cieszyli się w gruncie rzeczy zupełną samodzielnością wobec zachodniego sąsiada. Trzeba tu dodać, że na szczęście dla nas także i sytuacja w Niemczech ulegała zmianie. Cesarze i królowie z dynastii Hohenstaufów zainteresowani byli przede wszystkim polityką włoską. Uczestniczyli w wyprawach krzyżowych. Tym samym ich zainteresowanie agresją na wschód ulegało zmniejszeniu. Palatynem, czyli wojewodą Bolesława Kędzierzawego, był Wszebor. To on postawił w Koninie słup wyznaczający połowę drogi między dwoma grodami kasztelańskimi, Kruszwicą i Kaliszem. Po śmierci Kędzierzawego w 1173 roku seniorem został władający Wielkopolską Mieszko Stary. Urząd ten sprawował z dramatycznymi przerwami do roku 1202. Rezydencję swoją miał w Kaliszu. Z pierwotnej kaliskiej kolegiaty świętego Pawła zachowały się tylko fundamenty. W czasie prac wykopaliskowych odkryto dwa grobowce, które zidentyfikowano jako groby Mieszka Starego i jego syna Mieszka Młodszego. Natomiast nie udało się stwierdzić, czy płyta nagrobna z tego okresu przykrywała któryś z książęcych grobowców. Interesująca z wielu względów jest patena kaliska, dar Mieszka Starego dla opactwa cystersów w Lądzie. Na awersie przedstawiono scenę ukrzyżowania. Natomiast na rewersie widnieje Mieszko Stary, który ofiarowuje patenę i kielich świętemu Mikołajowi. Towarzyszy mu opat Szymon.
Patena została wykonana w Polsce przez złotnika z Nadrenii, Konrada, który również siebie tu przedstawił. Zrobił dla nas rzecz bardzo cenną. Wykonał portret zbiorowy osób historycznych, znanych nam z imienia. Interesującą grupę zabytków z tego okresu stanowią złote kielichy Strzemeszna, przechowywane w skarbcu katedry gnieźnieńskiej. Oto patena i kielich tzw. Królewski I albo Dąbrówki. Został wykonany w latach 70. XII wieku, ale nie w Polsce. Pochodzi prawdopodobnie z warsztatu dolno-lotaryńskiego. Tak zwany kielich królewski II zalicza się do arcydzieł sztuki złotniczej. Panuje przekonanie, że jest to wyrób miejscowy, wykonany z inicjatywy Mieszka Starego, który darował go następnie katedrze gnieźnieńskiej w podzięce za uratowanie syna. I trzeci kielich, agatowy, zwany kielichem świętego Wojciecha. Sama czara jest dużo starsza, natomiast dziełem miejscowego złotnika z końca XII wieku jest szczerozłota oprawa kielicha. Podobne motywy zdobnicze jak na kielichu świętego Wojciecha znajdujemy na słynnych drzwiach gnieźnieńskich. Ustalono, że zostały one wykonane w Polsce. Jako fundatorów wymienia się bądź arcybiskupa Janika, bądź Mieszka Starego. Możliwe, że obaj mieli w tym swój udział. Na 18 polach artysta przedstawił legendę świętego Wojciecha, jego życie, działalność w Czechach, misję wśród Prusów oraz męczeńską śmierć. Czas powstania określa się na ostatnią tercję XII wieku. Jeśli chodzi o wyraz artystyczny, naukowcy dopatrują się tu wpływu sztuki nadreńskiej i południowo-niemieckiej. Jest to jedno z największych arcydzieł sztuki romańskiej w Polsce XII wieku. Brązowe drzwi znajdują się dziś w XIV-wiecznym gotyckim portalu katedry gnieźnieńskiej. Warto bliżej przyjrzeć się dzielnicy sandomierskiej, która zgodnie z testamentem przypadła Henrykowi. Henryk Sandomierski był jedynym spośród synów Krzywoustego, który nigdy nie rządził jako senior. Z osobą Henryka, ale to nie jest do końca pewne, łączy się fundację romańskiej bazyliki w Opatowie, która powstała w połowie XII wieku właśnie na terenie księstwa sandomierskiego. W 1154 roku Henryk Sandomierski wziął udział w wyprawie krzyżowej do Jerozolimy. Być może właśnie on przywiózł stamtąd srebrną skrzynkę, przechowywaną dziś na Wawelu. Jest to wyrób wschodni, z przedstawieniami walk ludzi i zwierząt. W Polsce skrzynkę tę zamieniono na relikwiarz świętego Stanisława. Henryk Sandomierski brał również udział w wyprawie wojennej na Prusy, która była traktowana wówczas na równi z wyprawami krzyżowymi. Zginął w czasie tej wyprawy w 1166 roku.
Po śmierci Henryka Sandomierskiego jego księstwo podzielono między braci. Najmłodszy z nich, Kazimierz Sprawiedliwy, dotychczas pozbawiony własnej dzielnicy, otrzymał Wiślicę. Trudno ustalić, czy kościół w Wiślicy ufundował Henryk Sandomierski, czy Kazimierz Sprawiedliwy. Z pierwotnej budowli pozostały fragmenty murów i detale architektoniczne. Wśród nich tympanon z gryfami pod krzyżem. Najciekawszy zabytek wiślicki to niewątpliwie gipsowa posadzka ozdobiona rytami, znaleziona w krypcie pod prezbiterium. Jest to unikat w skali europejskiej, wytwór polskiej kultury tego czasu. Na dwóch polach posadzki przedstawiono po trzy postaci. W poprzek płyty biegnie łaciński napis. Oni chcą być podeptani, aby mogli wznieść się do gwiazd. Jest to portret zbiorowy. Wśród przedstawionych postaci niektórzy dopatrują się wizerunku Henryka Sandomierskiego, inni Bolesława Kędzierzawego. Przeważa jednak pogląd, że przedstawiono tu księcia Kazimierza Sprawiedliwego wraz z rodziną, między innymi jego żonę Helenę oraz synów, Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. To jeden z najcenniejszych zabytków sztuki polskiej XII wieku. Lęczyca, dzięki swojemu centralnemu położeniu w obrębie ziem polskich, była parokrotnie miejscem zjazdów książęcych. Zjazdów, w których uczestniczyli dynaści z rodziny piastowskiej, ich możnowładcy, świeccy i duchowni całego państwa. Przy okazji jednego z takich zjazdów w roku 1161 konsekrowano kolegiatę w Tumie, w dzisiejszym Tumie pod Lęczycą, a wówczas po prostu w Lęczycy. Późniejszy zjazd w roku 1180 równo, który odbywał się też zapewne w murach tej właśnie kolegiaty, miał znaczenie szczególne. Prezydował na nim książę Kazimierz Sprawiedliwy, który złamał zasadę senioratu, usunąwszy z Krakowa starszego swego brata i seniora rodziny piastowskiej, Mieszka Starego, i owładnął państwem krakowskim, księstwem krakowskim, tym najważniejszym księstwem w obrębnej Polsce, jako samodzielny władca. Wtedy też właśnie, w 1180 roku, Kościół Polski uzyskał przywilej, tym razem wydany już nie poszczególnym książętom Kościoła, poszczególnym możnowładcom duchownym, tylko całej instytucji, całemu Kościołowi. Był to także znak nowych czasów. Kazimierz Sprawiedliwy był protektorem biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka, pierwszego polskiego kronikarza. Kadłubek studiował w Paryżu. Po powrocie, zanim został biskupem, pracował w kancelarii książęcej w Krakowie. Jego Kronika Polska zawiera opis dziejów od czasów legendarnych do współczesnych autorowi. Zawarł w niej, obok faktów historycznych, także legendy, m.in. o Krakusie i Wandzie, które przetrwały w naszej tradycji do dziś. Kronika Kadłubka, pisana kwiecistym stylem, jest dla nas podstawowym źródłem do dziejów politycznych i kulturalnych Polski XII wieku. W Kronice Kadłubka znajdujemy również opis śmierci Kazimierza Sprawiedliwego. Kadłubek zanotował: wychyliwszy mały puchar, na ziemię upadł i umarł. Sugeruje to jednoznacznie, że książę został otruty. Na stolicę w Krakowie znów powrócił Mieszko Stary, który z przerwami rządził tu aż do śmierci w 1202 roku. Ostatnie lata XII wieku zapisały się w historii polskiej sztuki niezwykle interesująco, zwłaszcza w rzeźbie i architekturze. Dokonania na skalę europejską zawarte są w haśle Strzelno. Wojewoda kujawski Piotr Przeborowicz funduje tutaj najpierw klasztor Norbertanek,
a w końcu stulecia obok klasztoru staje bazylika oraz rotunda świętego Prokopa. Na tym panonie z bazyliki fundator przed świętą Anną. Napis objaśnia, że fundatorem jest Piotr Przeborowic. Wielkim wydarzeniem w 1946 roku było odkrycie czterech kolumn w kościele Norbertanek w Strzelnie. Dwie z nich prezentują wyjątkową w skali europejskiej dekorację rzeźbiarską. Trzecia jest gładka, czwartą okrywa motyw spiralnych żłobień. Na kolumnie południowej przedstawiono personifikację cnót, a więc radość, posłuszeństwo, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, roztropność, cierpliwość, czystość. Na drugiej kolumnie przeciwstawiono tym cnotom przywary. Zawiść, próżność, obżarstwo, wyuzdanie, swawolę, złość, krzywoprzysięstwo. Autor nie jest znany. Wiadomo tylko, że całość została wykonana na miejscu, w nawiązaniu do wzorów sztuki zachodniej. Kolumny ze Strzelna, według zgodnej opinii, prezentują najwyższy poziom sztuki owych czasów. Można przyjąć, że czasy, które określamy jako epokę Bolesława Krzywoustego i jego synów, kończą się ze śmiercią Mieszka Starego. Nie tylko dlatego, że był to ze wszystkich synów Krzywoustego żyjący najdłużej, że był ostatni ze swego pokolenia, ale przede wszystkim z tego powodu, że on właśnie ze szczególnym uporem do śmierci walczył o utrzymanie silnej władzy książęcej w jej tradycyjnym, wczesnofeudalnej formie. Walczy o utrzymanie zasady senioratu, gwarantującego bądź co bądź jakąś łączność ziem całego państwa. Była to walka daremna. Było to płynięcie pod prąd. Nadchodzące czasy sprzyjały osłabieniu władzy książęcej, wzrostowi znaczenia możnowładztwa, rozwojowi immunitetów, pogłębiającemu się podziałowi Polski na liczne dzielnice, niezależne od siebie, rządzone przez przedstawicieli rozrodzonej piastowskiej dynastii. Tak więc w sferze polityki nastąpił koniec pewnej epoki. W sferze kultury natomiast trudno mówić o jakimś zamknięciu. Przeciwnie, wiek XII jakby otwierał nowy rozdział, polski. Po okresie importów z Europy Zachodniej i przeszczepiania wzorów w sposób niemal dosłowny, na przykład w architekturze, następuje okres twórczej adaptacji, a następnie oryginalnych pomysłów i dokonań. Rozwinęła się na wielką skalę architektura romańska, przy czym są to osiągnięcia liczące się w ogólnym dorobku cywilizacji europejskiej XII wieku. Z tego też wieku mamy najstarszą zachowaną kronikę obcego przybysza Galla Anonima, ale mamy też pierwszą, na wskroś polską kronikę mistrza Wincentego Kadłubka. Mimo niszczącego działania czasu, wiele zabytków sztuki romańskiej jednak przetrwało. Dotyczy to głównie budowli murowanych, a więc kościołów. To, co ocalało, daje nam klarowny obraz tendencji i pragnień naszych dwunastowiecznych przodków, którym niełatwe przecież czasy nie przesłoniły potrzeb duchowych. A takie obiekty jak Strzelno, Drzwi Gnieźnieńskie, Posadzka Wiślicka czy Tum pod Łęczycą są, jak pisał profesor Michał Walicki, świadectwem nasilenia rodzimej kultury artystycznej w Polsce rozbicia dzielnicowego w okresie pochopnie dotąd traktowanym jako okres jej załamania.